Serdecznie Home Food Kryger. Dzisiaj Tobie pokażę, jak robimy pierogi. Pierogi z różnym farszem. Mogą być z kapustą i z grzybami, mogą być z twarogiem. My dzisiaj zrobimy pierogi takie wigilijne. I zaczniemy od ciasta. Co dajemy? Ja przygotowałam sobie kilogram mąki. Wsypuję do blendera. Do robota. Ja tak to nazywam. Dodaję pół szklanki mleka, pół szklanki wody gazowanej, mineralnej wody gazowanej i szklankę wody ciepłej, przegotowanej. Do tego jedno jajko. Łyżkę stołową soli. Łyżkę masła. Dobrze. I wszystko mieszamy. To będzie nam się mieszało jakieś 5 do 10 minut, aż ciasto się zrobi takie nielepkie. Natomiast, żeby ładnie odchodziło od palców. Jeżeli będzie za rzadkie, dodajemy troszeczkę mąki. Ale wrócimy za chwilę i zobaczymy, jak to ciasto będzie nam tutaj pracowało. Zobacz, ciasto jest idealne, nie przylega mi tutaj do palców, nic się nie klei. Ono będzie za chwilę, jeszcze pół godzinki, przerabiało się pod ściereczką, więc wyłączamy. Czyli po prostu musi postać w misce pod przykryciem, poczekać. Wyciągniemy i zostawimy na jakieś pół godzinki pod ściereczką. I widzimy się za pół godziny. Minęło pół godziny. Ciasto nasze przepracowało się, już wyrobiło jakby samo. Chyba ta woda mineralna gazowana trochę tutaj daje tych odpowiednich właściwości. Posypiemy trochę blat kuchenny. Ja akurat mam taki dosyć wygodny. Możemy sobie jeszcze to ciasto troszeczkę przerobić, jak masz taką ochotę. Dodać własnej tutaj energii i podzielić je na 3 części. Ja sobie to dzielę, dlatego że później lepiej się to ciasto wałkuje. Robię na 3 części. Układam je. W ten sposób jeszcze przerabiam i odkładam na bok. I kolejna część również ląduje. Pamiętaj, że mąka musi być położona odpowiednio na stole, żeby się nie przykleiło. A jedną część rozpracujemy teraz na pierogi do farszu. Pamiętaj, żeby nie żałować mąki na wałek, żeby się to nie kleiło. Ja Ci troszeczkę rozwałkuję. Nie wiem, czy słyszysz, jak bąbluje trochę to ciasto dzięki tej wodzie mineralnej. Te pierogi nie będą się kleić, jak będziemy je gotować. Ja akurat robię dosyć cienko, bo takie akurat lubię, ale jak Ty chcesz grubość, możesz zrobić grubsze, tylko po prostu mniej rozwałkować. Mniej rozwałkować. Ja lubię, bardziej skupiam się na farszu niż na samym cieście, bo i tak będzie tego sporo. Czyli jak przyjdziesz tak dłonią, że będzie nie wiem ile co milimetrów to ma być. I teraz robimy sobie, słuchajcie, takie kółeczka. Ja mam taką odpowiednią miarkę, bo lubimy takie większe trochę pierogi. I co robimy? Moczysz trochę w mące, żeby się nie przykleiło do ciasta. I najeżdżasz i robisz takie kuleczki. Może nie za każdym razem kółeczka. O, pobawimy się trochę w kółeczka. Można też się zaopatrzyć w takie plastikowe
od razu, które kleją nam pierogi. Natomiast ja kiedyś to miałam chyba kilka razy, ale nie wychodziło mi to po prostu. Połamały się te specjalne maszynki do robienia pierogów. Natomiast delikatne szklankę, są. Tak, bardzo delikatna. Szklanka zawsze jest jakaś pod ręką. Ja akurat taki rozmiar sobie wybrałam. Ty możesz sobie robić mniejsze, większe, jakie tylko chcesz. Przystawię sobie tutaj trochę, bo faktycznie jest tutaj mi wygodniej na te kuleczki. I teraz układam sobie na blacie, posypuję mąką, podsypuję mąką i układam sobie te kółeczka nasze kochane. Aha, czyli co wytniesz, to na mąkę najlepiej położyć. Tak, tak, żeby się to nie kleiło. Natomiast co robimy z tą częścią, słuchajcie. Z tą częścią odkładamy to na bok. Jeżeli Wam zabraknie ciasta, to jeszcze z tego przerobimy. Natomiast jeżeli nie zabraknie ciasta do farszu, to ja po prostu to wyrzucam. Ale na wszelki wypadek... Jak farsz zostaje, to wtedy można to wykorzystać po prostu. I teraz ciasto na pierogi mamy gotowe. Zaraz to dokończę jeszcze raz. A za chwilę Tobie pokażę, jak zabijać pierogi i jak kształtować te pierogi i z jakim farszem. Witam po przerwie. Ciasto na pierogi mamy już zrobione, rozwałkowane i ładne. Kółka już czekają na farsz. I teraz robimy farsz. Ja robię pierogi z twarogiem, dlatego że dzieci bardzo lubią i na Wigilię nie może ich zabraknąć. Do tego przepisu na 1 kg ciasta robię połowę z twarogiem, połowę robię z kapustą i z grzybami. Teraz sobie pokażę, jak jest z twarogiem. 450 g półtłustego twarogu akurat, ja taki sobie wybrałam. Cukier waniliowy, 2 łyżki cukru zwykłego. Cukru, jedna torebka, tak? Taka paczuszka. Waniliowy, tak, tak. I 2 żółtka. To mi się rozleciało, ale to nie szkodzi, bo to wszystko i tak się tutaj wybełta, jak to się mówi. I robimy po prostu farsz. Ale ci sprawnie idzie za nie. Tak. Najlepiej jest rękoma, ale już tutaj na potrzeby filmu oczywiście staram się. Oj, tylko wnukom tego nie mów. No właśnie, bo by nie jadły, więc... Więc robimy to prawidłowo. 2 łyżki cukru na tyle twarogu jest naprawdę słodko. Gdy ty lubisz bardzo, bardzo słodkie lub mniej, to sobie po prostu dozuj. Dobra, zabieramy się teraz za robienie farszu. Jak to nakładamy? Ja tak około jednej łyżeczki nakładam farszu, zawijam, sklejam tutaj te końcówki. Zobacz. Sobie robię dłońmi, palcami mąkę i zawijam w takie ładne, zgrabne pierożki. Podsypujemy trochę mąką i możesz położyć sobie tu, zobacz. Jeden, drugi. Powoli, powoli pokaż. A powoli, powoli, tak? Dobra. Powoli, powoli. To musi być ładnie sklejone. Tak, tak, tak. Ręka musi być w mące. O, widzisz, już mi się to zaczynało kleić, więc teraz szczyp, szczyp, szczyp. No ja dlatego za to się nie biorę, bo no, to wymaga cierpliwość to, trzeba mieć. Wymaga to właśnie dużo cierpliwości. Dlatego niektóre dania robię w Home Food Kryger ja. Ale większość, głównym kucharzem jest pan Darek. Dobra. I teraz pokażę ci, jak ja to zamrażam. Mam taką nie za bardzo dużą zamrażarkę akurat tutaj pod ręką, więc... Biorę płaski talerz, podsypuję mąką i będę układała cały talerz pierożków. Dookoła. Dookoła i dwa w środek. Tak mi się akurat ładnie ułożą. Uważaj, żeby nie były posklejane, nie? Żeby się nie dotykały. Żeby się nie dotykały i tak zamrażam. Zamrożone na następny dzień porcjuję sobie po prostu. A na górę też posypujesz? Nie. Na górę nie, już nie. Bez mąki. Tylko, bez mąki. Tylko od dołu. Tylko od dołu. Okay. No i co? Robimy dalej. Moje pierogi są zakończone. Wyszło około 30 pierogów, 27 chyba, czy 28. Jeżeli masz kilka osób tylko na Wigilię, wiadomo, że tych dań jest więcej, więc możesz zrobić połowę, połowę możesz zamrozić. Mi oczywiście one przydadzą się wszystkie, bo mam dużą rodzinę. No i co? I na tym skończymy ten filmik. Powiem ci tylko, bo zamrażam to teraz do zamrażarki i dopiero po kilku dniach będę gotowała.
we wrzątku i osolonej wodzie. Czyli wrzucasz do wrzątku. Wrzucam do wrzątku pierogi. Osolonego wrzątku. Tak, zmniejszam wtedy ogień, zmniejszam płomień. Jak po wrzuceniu, jak się zaczynają gotować i wypłyną, to jeszcze 2-3 minuty muszą na się wolniejszym pogotować. Ogniu, aż wypłyną i wtedy możesz gotowe podawać. Ja podaję to ze śmietaną i jeszcze z cukrem, ze śmietaną, z cynamonem i z cukrem. O, super. Ale te pierogi to chyba nie tylko na Wigilię, co? Bo to można tak... Oczywiście, że nie. My nie robimy tylko na Wigilię, bo dzieci to lubią i... Wnuki. Często wnuki do nas przychodzą, więc robimy te pierogi często. Zapraszam Ciebie, jeżeli Ci się podobają Home Food Kryger filmy. Zasubskrybuj, daj łapkę, naciśnij dzwoneczek i obserwuj nas dalej, bo będą jeszcze inne dania. Cześć.